Witam wszystkich i pozdrawiam. Witam wszystkich, pozdrawiam Tomcio. Wiecie co, powiem wam tak, bo znowu przeszedłem się z psami i pokażę wam to, podzielę się tym z wami, bo pokażę wam miejscówkę, ten pas, co wam tłumaczyłem we wcześniejszych filmikach terenowych. To taki jeszcze dzisiaj taki trochę terenowy filmik krótki wam nagram, bo mówiłem w tym ostatnim, że mam tutaj buka zawyczajonego, no nie, do pobrania. Bo teraz je trudno znaleźć bez liści, no nie, ale tutaj mam takiego młodego jednego, no i tak sobie będę kompletował przez sezon, jak będą miały liście, żeby sobie na lasek skompletować jesienią, no nie, do jesieni, przez cały sezon najbliższy. I tutaj już ten pierwszy, to zaraz będę go wykopywał młodego, pokażę wam, ale chciałem wam pokazać, zobaczcie, widzicie, to jest ten pas taki, co mówiłem, że około 200 metrów, no, no na oko, no nie, o tam. Tam na początku te filmiki wszystkie nagrywałem. Tam, gdzie te domy, widzicie? To koło tych domów, no nie? Co tam ulica tam jest. Co tam pobierałem czeremchę. To tam, na samym... Zobaczcie, tam aż tam, to ten pas tutaj tak leci. I tutaj jest... Tam są bloki, tam daleko. I tutaj, to ten pas, no ma około 200 metrów, no nie? I to są takie pasy, widzicie? Tak jak wam mówiłem. I lasy są dopiero tam dalej. A tutaj są takie opola, tutaj są orane czasami, no nie? Tutaj jak coś ten, to tutaj jest zorane ten, drzewka, no nie? Ale tutaj pomiędzy tym to takie nieurodzajki, następny pas. I tam też są drzewka, i tam, tutaj, w tym. Także będę wam, ten, ale chciałem wam pokazać, no nie? Żebyście mniej więcej mieli podgląd z tamtymi filmikami, no nie? No i, czyli teraz przeszedłem, tam wcześniej wam pokazywałem te wszystkie filmiki na początku tego pasu, tam. A teraz przeszedłem na koniec tego pasu tutaj. Z psami jestem, z Tośką, z Kamą. O, tam latają. I ten. I tutaj znalazłem tego buka, no nie? To wam pokażę. Bo jego sobie wykopię, no nie? Bo ciężko znaleźć mi teraz buki. Dlatego, no, więcej to będę w sezonie, jak będą liście miały. To jak będą młodziutkie drzeweczka, bo takie malutkie z takich miejsc będę pobierał, no nie? To można pobrać buki. Jak będą miały liście, takie malutkie, no. Zobaczcie, ale tego mi się udało wyczaić, widzicie? Tutaj i zobaczcie, o jest, to jest buk, no nie? Bo udało mi się go wyczaić, bo liście ma jeszcze 3 zaschnięte. I dlatego szybko go znalazłem. Tak to bez liści to bym nawet go nie znalazł tutaj w tym gąszczu. Takiego malutkiego. I chodzi mi o takie malutkie buki, żeby sobie przez sezon nazbierać, wykopywać. Tylko tak jak wam mówiłem, z miejsc, gdzie naprawdę nie mają szans, no nie, na urośnięcie. No bo tutaj pod tymi drzewami, zobaczcie. Zobaczcie, on rośnie tutaj. Pod tym, zobaczcie, on tutaj, no nie ma szans tutaj urosnąć, bo tutaj jest wielkie drzewa są, pod tymi drzewami w krzakach. No i stąd z takich miejsc, no nie, i będę sobie z takich miejsc, gdzie nie mają szans, to im dam, no nie, nowe życie. I chcę sobie przez cały sezon będę sobie zbierał te buki, tak jak tutaj dąbek, o. I żeby sobie jesienią zrobić lasek, to wam udostępnię, no nie, także jego wykopię. No dobra, widzicie, mniej więcej. Chcę, żebyście trochę widzieli, no nie? Młode drzewka to jest łatwo, dlatego ja, jeżeli pobieram, to najczęściej młode. Starych drzew, no to mówię, tak jak te czeremchy, bo czeremchy się łatwo przyjmują, no nie? One są ekspansywne, to je można pobrać, no nie? Bo można je uciąć. Ale tak to z takich drzew, to mówię, to nie, z lasu ja nie wyciągam drzew czy coś, chyba że z takich miejsc, no nie? To zobaczcie, ten buczek i ten. I o, ja go, o, pyk. I tak samo, ja mam tutaj małą łopatkę, ja go, o. Zbieram po prostu z takich miejsc, dlatego może to trochę potrwać, no nie? Bo zbieram z takich miejsc, o, widzicie? I tutaj jest nawet korzeń palowy, no nie? Taki, to mu przytniemy, o. Tutaj mu trochę, o, zmniejszę mu, żeby tej ziemi aż tyle nie potrzeba. I praktycznie całego go wyciągnąłem, o. Zostawię mu trochę tej takiej macierzystej ziemi. To jest jego korzeń palowy, taki młodziutki. Jego się przytnie. Jak jest młody i tu się zostawi boczny ten. I na jako za młodego to... No i tak. Chciałem wam, żebyście to widzieli. To ten, wezmę z tą ziemią. I... Wiecie co? Ten korzeń, o. To ja go od razu trochę przytnę tego korzenia. Trochę go przytnę. I tak tego buczka pobieram, małego, jednego. I nie wiem, czy widać, zauważyłem następnego. Widzicie tutaj? O tu? To jest następny buk, bo też ma liście. I zobaczcie, on rośnie pod wielkim drzewem. On tutaj, zobaczcie, on tutaj nie ma szans. On tutaj to nie ma przyszłości, żeby tu urosnął.
Także on tutaj nie ma przyszłości, no nie? A tak to jak go wykopię, to ja mu dam tą przyszłość. Wypadł mi. Prawda? Teraz zauważyłem, a wcześniej go nie widziałem. Zobaczcie, jak trudno je teraz ten. To także tego też wykopię. Zobaczcie, fajnie, udało się, to dwa będą buki. No to już dwa będę miał do lasku. A lasek chcę mieć z kilkunastu, no nie? W domu mam dwa takie małe, teraz będą dwa. O, i następny. Super, udało się. Nie wiem, jakim sposobem one się tutaj rozsiewają. Tutaj nie ma w pobliżu dużych buków, dopiero lasy są tam. Może zwierzęta to przywożą, bo pod drzewami są. To może ptaki siadł na drzewie i zrzucił nasiono. Nie wiem, no nie mam pojęcia, jak to się dzieje, że te buki tutaj ten, bo tu w pobliżu nie ma dużych buków, a buki to... O, żołądź następny. Także jego też wykopię. O. O. Widzicie? Udało się dwa buki. Ten też ma korzeń palowy. I tutaj ładnie pozakrywam. Pozakopuję to. I cóż. No. I patrzcie. Widać to? Zobaczcie, żołądź zaczyna kiełkować. Zaczyna puszczać ten, to jest żołądź, no nie? Bo to nie jest z buku, bukiew. Bukiew trochę inaczej wygląda. No ale o, udało się. Drugi buk. Także jeszcze tego buka. To dwa buki, a myślałem, że tylko jednego. Bo tylko jednego wyczaiłem tu. Także o, tutaj też trochę przytnę. Korzeń palowy. O, i ten buk, i ten, tego dęba też wezmę. Tego, tą dębinkę. Tutaj jakieś drzewko. O. O. Także dwa, te dwa buki malutkie. Udało się. Spod drzewa i tak on tutaj nie ma przyszłości. Także... O! Pauzuję i zaraz wam... No, jeszcze wznowiłem, a widzicie? Stąd wyciągnąłem te dwa buki. Myślałem, że jeden, a udało się dwa. I zobaczcie, tutaj tak wszystko jest, że... O! Nawet nie ma śladu, no nie? Że tutaj coś było. A tutaj pod tym wielkim, pod tą sosną, zobaczcie, w tych krzakach tam buk. To on nie miał szans tam, no nie? Tylko z takich miejsc. Bo tam, gdzie ma warunki czy coś, to ja nie zabieram drzew. Żeby sobie rosły w naturze. Nie, nie, nie ten. Tylko ja tak robię, żeby... Zobaczcie, styczeń jest, że grzyby rosną. Jejku, nieźle, nie? No i mówię, w takich krzakach szukam buków rozsianych. Tylko, że mówię, no ciężko je teraz wypatrzeć, bo jest wszędzie pełno tych. Ale dzisiaj jest taka piękna pogoda, jak na styczeń, to wezmę te dwa buki. O. Te dwa mi się udało, no to super, o. I mówię, pod takimi krzakami szukam, o. Tam, gdzie nie, wiem, że nie mają szans, no nie? No i dobra. To tyle. I teraz, zobaczcie. To jest cały czas ten pasek, no nie? Koniec tego pasku. Druga końcówka. Co wam pokazywałem w innych filmikach. Jak ktoś nie oglądał, to może sobie włączyć ten wcześniejsze filmiki, no nie? Co opowiadałem wam. To jest ten pas. I tutaj... Wejdę tutaj i przejdę tym pasem i będę wam pokazywał. Tylko nie chcę, żeby to bardzo długo trwało. To będę po prostu wam pauzował i pokazywał. Wejdę kawałek i pokażę wam teren i znowu kawałek wejdę, no nie? To co wam chcę pokazać, to wam pokażę, no. Głównie to chciałem wam pokazać te buki, no nie? Że tego małego, że jak pobieram sobie. To już sobie, to są kompletowane buki na lasek, o. Wejdę tutaj tędy, zobaczcie ile śmieci, no ja nie wiem co ci ludzie. Nie mają koszów. I to są te łąki, no nie? Te takie nieurodzajki tutaj, co nie ma lasów. Także to nie jest las, że z lasu coś się zabiera, no nie? Lasy są tam dopiero dalej. Tutaj są takie, o widzicie, no nie? I tutaj ludzie nie szanują, no niestety, no. Mówiłem, zobaczcie, chcę wam pokazać, co się dzieje. Po tym deszczu, po burzy. Wszystkie drzewa połamane. Drzewa połamane. Zobaczcie, to nie wiem. A, i tutaj wam pokażę, bo tutaj mam jeszcze sosnę, no nie? To nie wiem, jak ktoś chce, to może mi napisać w komentarzu, czy spróbować, bo jeszcze nie wiem. Zresztą, nie wiem, tak to czuję. Kiedyś ją zaznaczyłem, widzicie? Ona też leży na niej, jakaś gałąź. Tośka. Tośka, odejdź. Widzicie? O, stara sosna to jest. Taka stara, no czy ona taka, tutaj jest krzywa koło dołu ze śmieciami, oczywiście. Śmieci, jak zwykle, ludzie. Zobaczcie, ona tak wygląda. Tutaj ona jest taka stara i tutaj była złamana, no nie? Ona jest taka krzywa. I ona jest niziutka, ale jest już taka starsza. Właśnie nie wiem dlaczego. Mi te starsze, kiedyś próbowałem pobrać starszą taką jak ta sosnę, to mi się nie przyjęła, no nie? Tylko te młode mi się przyjęły. No ale może kiedyś jak ten, jak będę miał większe doświadczenie, no to ta sosna sobie tutaj rośnie na brzegu
jest taka krzywa. Ja bym tak jakby krzywo zasadził, by się przyjęła, to już miałbym taką starszą, no nie? Pospolitą. No tutaj jest obłamana, to widzicie, co się dzieje. No ale jest, zaznaczona, to tą wam chciałem powiedzieć. Taką starszą jedną mam zaznaczoną. Może kiedyś ją ten... Wyłaźcie stąd, z tych śmieci. I tutaj, zobaczcie, tutaj następne. Wszystkie drzewa, nie wiem, co tu się dzieje z tymi drzewami. One są jakieś słabe tutaj, czy co, że... Następne. Przewalone. No i tutaj są domy, no nie? Widzicie? O tutaj, to jest moja ulica. Także ile ja mam? 20 metrów, stąd to jest ile? 30, no 50 metrów do mojej ulicy, no nie? Tylko, że tam mój dom jest na środku ulicy. Ale tak jak wam mówiłem we wcześniejszych filmach, to jest cały czas ten pas obok mojego domu i to są następne pasy ze 3 i dopiero są lasy, no nie? Się zaczynają. I pasy przedzielone po prostu są... O, zauważyłem coś. Tu jest następne drzewo, przewrócone z korzeniami. I sosna oczywiście też. Tutaj też, przechylone są wszystkie te sosny i one się przechylają się, tak? A potem się łamią. Nie wiem dlaczego, tu jest tyle połamanych drzew, naprawdę. Ale coś zauważyłem, jak szliśmy. O, tam. Zauważyłem tutaj. Tutaj też jest, zobaczcie, pod wielkim drzewem, pod sosnowym. Ale zauważyłem z daleka. Widzicie? To jest młody buk. Buczek taki malutki. Nie wiem, jak one się... Mówię, to zwierzęta, ptaki to przynoszą te nasiona. Buczyny te. Albo dziki tu kupę zrobiły, jadły buczynę. Nie wiem, nie mam pojęcia jak, ale na pewno zwierzęta, bo tutaj nie ma w pobliżu dużych buków. Tylko są dalej dopiero tam, jak są lasy. Ale zobaczcie, zauważyłem trzeciego, to jego też sobie wykopię. Ja już nie będę wam tego pokazywał, tylko zapauzuję, wykopię go. To będę miał 3 buki, fajnie, a tylko jednego miałem ten. Widzicie, jak to jest, ile tu trzeba się obszukać. Ale no jest, znalazłem trzeciego i też w takim miejscu, no... Szczerze mówiąc, to bardzo kiepskim jak dla niego, żeby tu rósł. Także wykopuję go, buczek malutki, o. No tu jest pełno drzew malutkich takich w tym. No one tutaj walczą o przetrwanie, tak jak wam mówiłem. A wykopałem go. Tu ładnie zasypałem tą dziurę tutaj, tymi liśćmi. Zobaczcie, taki jest malutki. I nawet nie ma korzenia palowego. Bo takie coś ma, zobaczcie. Tak tutaj mu ten. No i to 3 buki, widzicie? Mi się udało skompletować. I one, dzięki temu, że ja mam piwnicę, że tam nie ma przymrozków, no nie, to ja je posadzę. O, ten trochę wyleciał z tych, zobaczcie. Ale ile one mają korzeni. To one się zakorzenią, bo są młodziutkie. To jest plus. Młodziutkie drzewa bardzo łatwo jest ten. I one na wiosnę już będą ten. Także pokażę wam, jak w domu, jak je posadzam, no nie, no. Także 3 mi się udało. To dzisiaj taki filmik terenowy też, ale tak wam chciałem pokazać. O, i zobaczcie. Tutaj ile tych drzew takich, leszczy, tych przepraszam, topoli, no nie? Tam są topole też, takie długie są. To dobra, to te buki,